Maciej Płażyński, lat 51, a więc rocznik, który dojrzewał razem z Janem Pawłem II w czasie jego pontyfikatu i duża część dorosłego życia to czas właśnie tego pontyfikatu, w związku z tym to jest wspomnienie o Janie Pawle, to też wspomnienie o różnym czasie w moim życiorysie, również w tym prywatnym, ale i też publicznym. Ja wiem, że to pokolenie JP2, to teraz mówi się o dużo młodszych, ale ja się czuję tak. Pokolenie JP2, gdybym miał wskazać na kogoś, kto faktycznie wpływał na mnie, to pewnie Ojciec Święty byłby jedyną osobą. Może dlatego, że zajmuję się polityką, to do polityków mam dużo bardziej sceptyczny stosunek, zbyt blisko ich znając. W związku z tym nie potrafię wskazać autorytetu w świecie polityki. A Jan Paweł II na pewno tak. Arcybiskup Karol Wojtyła, nawet dla kogoś, kto mieszkał w Gdańsku, ale troszkę chociaż się interesował życiem publicznym, w PRL-u to już było nazwisko. W związku z tym tych kilku hierarchów, no przede wszystkim prymas Wyszyński, ale również i Karol Wojtyła, to były osoby znane. To znane nie tylko z tej misji kościelnej, ale z życia publicznego. Nie da się ukryć, że spostrzegaliśmy wtedy Kościół, a przede wszystkim to najważniejsze postacie Kościoła, trochę w opozycji do komunistycznego państwa. Czyli oni był nic dziwnego, że się uważało, że tym interreksem jest prymas. No, szczególnie taki prymas jak Wyszyński. No, jeśli teraz czasami przypomina się wizytę prymasa Wyszyńskiego w Gdańsku, no to były rzeczy niebywałe. 100 tysięcy ludzi, przenoszenie samochodu z prymasem właściwie na barkach. To są wydarzenia, które gdzieś tam się zatarły, ale one świadczyły po prostu jak takie osoby jak prymas Wyszyński, ale również i Karol Wojtyła były spostrzegane w czasach właśnie lat 70. 80. lata to już oczywiście lata Solidarności, ostrej wojny politycznej i doszło wiele postaci ze świecznika solidarnościowego. Ale mówimy o tej dla mnie, co prawda byłem gdzieś tam uczniem szkoły średniej, ale gdzieś w pierwszej połowie lat 70. no to wiedziałem, kto to jest Karol Wojtyła, kojarząc go jako jednego z ważnych postaci polskiego Kościoła. Niespodzianka, kolosalna niespodzianka. Trudno mi teraz powiedzieć, czy dlatego, że się aż tak blisko nie interesowałem tym, co się dzieje, czy też kwestia cenzury komunistycznej, ale to tak kompletnie niespodziewanie spadło. Pamiętam z jednej strony przemilczenia w oficjalnej propagandzie i druga taka naturalna, ludzka radość. To czas chyba, kiedy byłem na studiach. W Gdańsku dotarła informacja, ale później się potoczyło. Sądzę, że jeszcze z chwilą uzyskania tej informacji jakby nie byliśmy świadomi, jakie są konsekwencje tego wyboru. Co to znaczy jakby dla tej polskiej rzeczywistości politycznej, bo jednak patrzyłem na Polskę już wtedy z tej politycznej perspektywy. No a później to już niespodzianka w niespodziance. Znaczy dla Polski był początkiem załamania się systemu komunistycznego, pewnie w ten sposób spostrzegamy. Wybicia się na niepodległość, wiary Polaków, że można być silnym, że można być razem, że nie jesteśmy osamotnieni, że można podnosiło do nas na dumie. Dla świata pewnie to spojrzenie nie było tak polityczne, tylko przez pryzmat całej nauki Ojca Świętego, przewartościowania również w społecznym spostrzeganiu Kościoła, jakby trochę w innym duchu przesłania papieskiego, innym modelu sprawowania pontyfikatu. Ale to, co było w Polsce ważne, niewątpliwie od wybora, tak na dobre, przede wszystkim od pierwszej pielgrzymki, no to jednak świadomość, że tak jak prymas Wyszyński był w Polsce taką właśnie tym interreksem, postacią, która de facto miała rząd dusz, no to teraz się pojawił ktoś jeszcze wyżej postawiony, obywatel świata, Polak, który z tej odległości, z tego Watykanu może się tą Polską zajmować, i oto się pojawił rywal dla komunistycznej władzy. To chyba tak spora część Polaków spostrzegała. To przesłanie religijne bardzo ważne, ale chyba to przesłanie takie polityczne wtedy przez całe lata 80. było jeszcze istotniejsze. To prawda, raziło wtedy, kiedy spotykał się z Jaruzelskim. Później były pytania, czy jest sens spotykać się z Castro.
bo my mamy przyzwyczajenie jakby do bardzo politycznego, ale takiego bieżąco politycznego spojrzenia i bardzo często w wielu polemikach dzisiaj Kościół się też wkłada jakby w bieżącą walkę polityczną i mówi się, dlaczego Kościół nie szuka popularności, dlaczego Jan Paweł z kimś się spotyka. No, wydaje się, że jednak trzeba to spostrzegać przez pryzmat misji, którą Jan Paweł niósł za sobą. Spotkanie z grzesznikiem to też spotkanie. A druga sprawa, sądzę, że było przekonanie, że to jest jednak też na tego grzesznika wpływanie, że takimi krokami jednak też zmienia władzę, że ta władza coś zyskuje, ale de facto też druga strona zyskuje jeszcze więcej. Że zawsze chyba było pewnie w tej dyplomacji watykańskiej przekonanie, że warto to robić, bo to przyniesie, może nie za miesiąc czy za rok, ale w późniejszym czasie przyniesie efekty. 30 lat temu obecność tak w tłumie, wtedy chyba na pierwszym albo na drugim roku studiów, przyjazd do Warszawy, ale po prostu jako jeden, nie wiem, pewnie z miliona uczestników. Oczekiwanie na następną pielgrzymkę oczywiście, oczekiwanie na przyjazd do Gdańska. To było dość naturalne, chociaż ten Gdańsk zrobił się taki silny dopiero 2 lata później, po sierpniu. No i wtedy to oczekiwanie już było związane też z taką polityczną oceną. Władza pozwoli, nie pozwoli, kiedy pozwoli. No to trochę to trwało, aż ten przyjazd się zdarzył. Także tamto spotkanie, to ta pierwsza pielgrzymka w pamięci jest, ale przyznaję, że jakby intensywnie później przeżywałem tą pielgrzymkę, która była w Gdańsku w 1987 roku. W 1987 wspaniałe przesłanie, bo przesłanie takie do świata pracy z bardzo silną symboliką, z tym odwołaniem się, że jeden drugiego brzemiona noście, że jesteście razem, że solidarność to znaczy razem, a nie przeciw drugiemu. Bardzo często przypominane słowa świętego Pawła, bardzo ważne. No ja byłem związany bardzo mocno z Solidarnością, ze Stocznią, w związku z tym dla mnie to brzmiało tak w sposób bardzo wyjątkowo. To powiedzenie jeszcze, że mówię o was, za was, to wszystko w 1987 roku, kiedy nastroje polityczne były dość przygaszone. To był czas taki, kiedy trochę traciliśmy wiarę w możliwość szybkiego powrotu do legalnej działalności Solidarności, do jakiejś wolności politycznej. To papież to mocno odbudował, także to mszę na zaspie bardzo dobrze pamiętam. No ja nie byłem aż tak prominentnym działaczem Solidarności, ale wydaje mi się, że spotykał się przede wszystkim z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa jakby symbolizował właściwie cały ruch. No, władza nie mogła zakazać spotkania z Wałęsą i Wałęsa spotykał się przy każdej pielgrzymce i to było jakby to spotkanie. Właściwie Wałęsa spotykał się w naszym imieniu z Janem Pawłem II. To wzmocniło niewątpliwie, wzmocniło poczucie własnej siły, tego, że można jednak dalej podejmować walkę, podnosiło na bardzo mocno na duchu. To był jednak też bardzo duży tłum, który później przechodził przez Gdańsk z poczuciem właściwie takiego i satysfakcji, i dumy, i też siły. Policja gdzieś tam stała z boku. To na pewno wzmacniało, tym bardziej, że ta pielgrzymka była jednak oczekiwana i była jakby takim przetargiem politycznym. W związku z tym mieliśmy satysfakcję tylko z tego, że wygraliśmy, bo ta pielgrzymka jest w Gdańsku, bo ten papież jednak do Gdańska przyjechał, mimo że komuniści nie chcieli. Także trudno po czasie jakby mówić, co by było, gdyby nie było, ale niewątpliwie to spotkanie na Zaspie dla Solidarności, dla mieszkańców Gdańska było bardzo ważne. Po 1987 był 1988 rok, strajki w maju, w sierpniu w Stoczni. Stosunkowo słabe, jeśli chodzi o liczebność, ale jednak już z trochę młodszym pokoleniem, które odważyło się. Później 1989, dość zaskakujące tempo, bo najpierw negocjacje, legalizacja Solidarności, okrągły stół i wybory
w części wolne, a później się to potoczyło. Także to trochę, trochę tak jak wtedy był rok 78, później sierpień 80 rok, to był rok 87 i po kolei następne wydarzenia. Także dla nas ta zgoda na pielgrzymkę do Gdańska była też takim sygnałem, że władza jednak się trochę łamie, że nie jest tak twarda, żeby mogła odmówić. I to zawsze wzmacnia wtedy takie chęci do aktywności publicznej, do działalności. Sądzę, że gdzieś to tam jedno z drugim miało istotny związek. I pamiętam, że w tej wolnej Polsce te pierwsze pielgrzymki nie były tak fetowane, jakby mogły być. Było pewne jakiś dysonans, trochę niezrozumienia. Papież mówił o zagrożeniach wolności, podczas gdy polska elita, polskie media jakby nie bardzo rozumiały, o czym mówić, bo mówił, uważały, że on przyjechał po to, żeby mówić, jest teraz wspaniale, wygraliśmy razem, świętujemy, puszczamy baloniki. Chyba takie było oczekiwanie ówczesnych rządzących, ale również tych, którzy stworzyli jakąś elitę opiniotwórczą. Było dla mnie zaskoczeniem, że właśnie po tym niby wspólnym zwycięstwie ta pielgrzymka chyba w 91 roku była stosunkowo cicha. Przynajmniej ja tak ją wspominam. Nie była jakimś wydarzeniem narodowym i to przesłanie papieskie było dość krytyczne. Okazuje się, że Ojciec Święty jakby wyprzedzał trochę czas, że to, co było później, jakby przestrzegał przed czymś, coś, co było bardziej widoczne po kilku latach wtedy, kiedy się okazało, że jednak ta hierarchia wartości trochę psuje się, że problemy społeczne, że ten jakiś taki dziki kapitalizm, że dochodzą różne takie problemy, których w 1991 roku takim zachwycie nad świeżą wolnością nie dostrzegaliśmy. A spotkanie to bezpośrednie jako marszałek Sejmu, ale przyznaję, że nie pamiętam, w którym roku była pierwsza wizyta. No był czas taki, że każda wizyta w Rzymie była połączona z wizytą w Watykanie i odwrotnie. Jak się jechało do Watykanu, to trzeba było też spotkać się z jakimś swoim odpowiednikiem w Rzymie. Tak to protokolarnie było układane. Także tych spotkań było trochę. Gdzieś raz do roku było jednak spotkanie. Tym bardziej, że Jan Paweł II chętnie się z polskimi politykami spotykał. Miałem kiedyś przyjemność w bardzo wąskim gronie zjeść obiad z Janem Pawłem II. To wtedy był czas jakby na rozmowę. Byłem żoną, z córką, był jeszcze Marian Krzeklewski. To wtedy mogliśmy podyskutować trochę o Polsce. To już był taki czas, kiedy jednak trochę tych kłopotów w Polsce było. Ojciec Święty raczej słuchał. I raczej wypytywał jakby, ale chcąc po prostu coś jeszcze bliżej się dowiedzieć. To nie był taki dyskutant, który sam dużo mówił do gości, raczej się po to miał gości, żeby jakby z ich perspektywy coś wysłuchać, a jakie wnioski z tego wyciągał, to raczej w pół zdania mówił. Także to był taki gospodarz, który wysłuchuje przy obiedzie swoich gości i pewnie specjalnie tych gości w zależności od potrzeby układa sobie do tego posiłku po to, żeby móc po prostu mieć jeszcze jakiś punkt widzenia, a sądzę, że sprawy polskiego zawsze bardziej emocjonalnie wciągały. No w Rzymie niewątpliwie ten wspólny obiad, no to rzecz wyjątkowa. Bo kontakt, bo możliwość rozmowy, bo w związku z tym na pewno najważniejszy, najbliższy kontakt poza spotkaniami takimi jak udział przy prywatnej czy jakieś audiencje, to jednak to zostaje w pamięci. No, a drugie wydarzenie to niewątpliwie wizyta Ojca Świętego w Sejmie, bo to jest sytuacja, kiedy jest się gospodarzem wizyty papieskiej. No, raczej świeckim się nie zdarza być gospodarzem wizyty Ojca Świętego, a i w Kościele nie jest się często gospodarzem wizyty papieża. Także akurat tak mi się ułożyło w życiu, że
mam to w życiorysie i to gdzieś tam zawsze zostanie jako to najważniejsze spotkanie w życiu. To był czas rządów AWS-u, w związku z tym oczywiście nie było żadnego problemu politycznego po naszej stronie. To jasne, że nam zależało na takim spotkaniu, bo to dowartościowanie parlamentu, dowartościowanie polityki. Każdy mógł sobie to układać jako też podniesienie jego rangi, ale jest jasne, że ideowo była pełna akceptacja, wręcz radość, że taka wizyta może być. Wtedy, kiedy się pojawił w ogóle pomysł, że jest to rozważane. Trudno mi powiedzieć, jak było po stronie kościelnej, dlatego że Ojciec Święty raczej i Jan Paweł II, i chyba każdy z papieży unika wizyt w parlamentach, jeśli się spotyka, to się spotyka w ramach konieczności tego protokołu dyplomatycznego z prezydentem, z premierem i to jest wpisane w protokół. To chyba byliśmy chyba drugim albo trzecim parlamentem, znaczy włoski z racji tego, że Watykan jest na terenie Włoch. Pewnie spotkanie gdzieś w jakichś instytucjach międzynarodowych, w Strasburgu, gdzieś tam jeszcze, ONZ. No i właściwie to był drugi parlament, czyli dokładnie z przesłaniem dla polityków w parlamencie, sercu demokracji, przyjazd naszego papieża, także wydarzenie wyjątkowej rangi i nie potrafię powiedzieć, czy były jakieś, zastanawiałem się po stronie kościelnej. To generalnie sugestia z ich strony wyszła też. Musiałby kardynał Dziwisz powiedzieć, czy to spotykało się z jakimś protestem, czy to było jakieś zastanawianie się dłuższe, czy też jak ktoś rzucił pomysł, to naturalnie to poszło. Z chwilą, kiedy już była wstępna informacja, że taka wizyta jest możliwa, w Polsce, w Sejmie nie było oczywiście żadnych problemów, wszystko było podporządkowane temu, żeby ta wizyta przebiegła absolutnie w najlepszy możliwy sposób. Oczywiście mówimy o stronie organizacyjnej, bo same przesłanie, to już zależało od naszego gościa. Ta wizyta w Sejmie miała wyjątkową jednak i rangę, i jakby wymykała się z tej całej rutyny, bo z jednej strony była wizytą polityczną, z drugiej strony przez przesłanie było do polityków, ale mówiące o jakości demokracji, o podstawach demokracji, o świecie wartości, czyli to nie była kurtuazja spotkania z prezydentem czy z premierem. To była jakby świadoma chęć zwrócenia się do polityków jako tych, którzy kształtują opinię publiczną w kraju, budują demokrację. To było przesłanie moralne. Przesłanie było przesłanie moralne, tak. Przesłanie do parlamentarzystów, a tak na dobre przesłanie do wszystkich ludzi służby publicznej, wielowątkowe, bo przecież i dotyczące Unii Europejskiej i dotyczące polskiej historii i radości z tego, co się wydarzyło. Jakby w każdym swoim wątku bardzo ważne, bo w 1999 roku wcale nie było takiego powszechnego przekonania, że to się coś przez te 10 lat udało. To raczej byliśmy może przez walkę polityczną w mediach obraz, że wielkie kłopoty, że właściwie polska demokracja chwieje. Nagle przyjeżdża Jan Paweł II i mówi, ale wam się udało, coś wyjątkowe dziesięciolecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście o tej Unii Europejskiej też, w stosunku do której był spór, ale chyba najważniejsze było to zwrócenie uwagi, że polityka to nie tylko strona formalna, że to nie jest kwestia tylko takiej formalności procedury i demokracja, że łatwo zrobić z tego fasadę, a że jeśli to ma mieć sens, to musi się opierać jednak na jasnym systemie wartości, bo to inaczej to dyktatura może udawać demokrację. To jakby uwypuklenie, że to nie jest tylko formalna strona demokracji, ale to musi być znacznie głębsze, to dla mnie było w tym przesłaniu chyba najważniejsze. No nikt się nie odważył być krytyczny w stosunku do tej wizyty, nawet w najmniejszym stopniu. Chociaż wcześniej przecież takiej polemiki o symbole religijne nie brakowało. Wielkie wzburzenie w SLD wzbudziło zawieszenie krzyża z początkiem kadencji. Przetoczyły się przez prasę różne artykuły. Przecież był spór o religię, był spór o konkordat, był spór o aborcję. Sporów tych nie brakowało, ale jednak przy wizycie
wszyscy starali się być jak najbliżej, wszyscy chcieli dotknąć ręki, wszyscy wyrażali radość. To jednak nie było takiego, który by nie uległ całemu przesłaniu i nastrojowi. Tak się patrzyło na lewą stronę, to nie było takich, którzy by byli gdzieś tam malkontentami całego wydarzenia albo go zbojkotowali. Chyba była stuprocentowa obecność na sali i to chyba też świadczyło jednak o wielkości, że jakby wszyscy przyjęli, że to nie jest jedna z wizyt ważnych, ale wpisujących się w bieżącą debatę polityczną, gdzie jest lewa, prawa strona. Jednak wszyscy przyjęli do wiadomości, że jest to wizyta o całkiem innej randze, że to jest przesłanie znacznie głębsze, że z tego przesłania tak na dobre to i lewa strona, i prawa może czerpać, różnie interpretując, często pewnie je naginając, ale jednak nikt nie jest w stanie tego wepchnąć w taki po prostu prosty spór. Dla mnie było bardzo ważne, że Jan Paweł II wybrał Sejm jako miejsce tych wszystkich spotkań. To gdzieś tam umykało, ale w Polsce ciągle nie ma szacunku dla parlamentu. Parlament jest gdzieś tam kopany jako rzecz taka byle jaka. Podczas gdy papież z całkowitą świadomością pokazał, że demokracja to jest parlament, że bez parlamentu demokracja nie funkcjonuje. I przecież mógł wybrać to na miejsce spotkań każdy inny gmach, a jednak te wszystkie władze spotkały się w Sejmie, bo to przecież i władza wykonawcza, i władza sądownicza, i taki trybunał, taki sąd, i to wszystko gdzieś mieściło się w tym jednym miejscu świadomie wybranym. Także to też podkreślało rangę tego parlamentu w całym systemie demokracji. Na pewno to spotkanie przyniosło radość Janowi Pawłowi, bo jakby towarzyszyłem mu cały czas, w związku z tym widziałem, jak on to odbiera. I on był naprawdę uradowany z tych wszystkich spotkań, z tego, że jest w Polsce, że w tej Polsce jest wolny Sejm. No przecież on, który większą część życia spędził w czasach komunistycznych. To widać, że jego to bardzo podbudowywało. On patrzył trochę jak na dzieci, które są uśmiechnięte i którym coś się udaje. On uważał też, że to jest jego sukces. W związku z tym z jego perspektywy te drobne polityczne grzeszki, że ten jest taki, a ten jest taki, to jakby w ogóle wszystko znikało. On po prostu widział to jakby znacznie głębiej i z większego dystansu. I trochę mówił jak do swoich uczniów, ciesząc się, że doszli do takiego miejsca, że jest to dziesięciolecie, że jest ten Sejm, że jest jakiś spór polityczny, ale że jednak, jak on powiedział, udało nam się. I to z niego biło. Przecież już miał wtedy kłopoty trochę zdrowotne, ale widać było, że chętnie by został dłużej. Właściwie z tych różnych spotkań to go tam organizatorzy musieli trochę wyciągać. A co zostało z tego? Wydaje się, że tak jak cała nauka, ona daje efekty jednak po latach. To znaczy nie ma co na nie patrzeć i zastanawiać się, czy po roku Sejm był lepszy. On będzie zawsze taki sam, ale dla jakiejś części to cała nauka papieska, ten jej wymiar społeczny, ale też i czysto religijny, na pewno gdzieś tam zrobiła jakiś zasiew i to zawsze po jakimś czasie to wychodzi. To nie da się tego złożyć tak jak bieżące rywalizację polityczną gdzieś sondażową, czy wam się z tego coś powstało, czy ktoś wygrał dzięki temu, czy nie, bo to nie ten wymiar po prostu. Także mi się wydaje, że sam fakt, że to przesłanie jest wspominane jednak i że się bardzo często do tego odwołuje i że do wielu homilii papieskich czy tej zaspy, ale wielu innych, nawet jeśli chodzi o główne hasła, też wracamy do tego, no to też ma swoją bardzo wielką rolę, że to nauczanie społeczne Kościoła zostało jakby bardziej przybliżone i bardziej przekazane w takiej formie trafiającej do dość szerokiego kręgu osób, bo jedna rzecz to jest powiedzmy doktryna i debaty gdzieś na poziomie uniwersyteckim, a druga to jest przełożenie tego na możliwe percepcje
przeciętnego odbiorcy. No to, to Jan Paweł II to przekładał, czy w Sejmie, czy w tych różnych spotkaniach w różnych miejscach z różnymi stanami, środowiskami. To zawsze jednak potrafił znaleźć kilka słów takie, które zostawały w pamięci, a które tak na dobre były bardzo głębokie. Ale ta ostatnia z 2002 roku też ważna. Chyba też przez to, że mieliśmy świadomość, że być może ostatnia, że to już właściwie to pożegnanie ciągle miało takie wrażenie, że właściwie to może być pożegnanie już takie na zawsze. I gdzieś to wisiało. Jednak te problemy zdrowotne Ojca Świętego gdzieś dodawały jakby takiej wyjątkowości temu spotkaniu w Krakowie. No i też, nie wiem, pewnie z 1,5 miliona ludzi w oczekiwaniu, to dało się zapamiętać, ale chyba nawet nie przez przesłanie, które było ważne, ale pewnie każdy je tam na swój sposób zapamiętywał, ale to problemy zdrowotne, jakby taka świadomość, że ten Jan Paweł II odchodzi od nas, to gdzieś wisiało nad tym spotkaniem w Krakowie. Ja byłem w Ogiewnikach i byłem w Krakowie, tak, w tych dwóch miejscach byłem. No, w Ogiewnikach zamknięte, w kościele, jakby inne przesłanie, ale gdybym miał wspominać tak z tych już perspektywy tych lat, to niewątpliwie to na Błoniach spotkanie bardzo mocno się wcisnęło w pamięć. Ja też pamiętam, że takie zaskakujące słowa przestrzegające przed zbyt liberalnym spojrzeniem na świat. Jakby skierowane trochę, ja je odbierałem skierowane też w moją stronę, bo byłem wtedy byłem szefem Platformy Obywatelskiej. To takie wtedy zastanawianie się, czy na pewno jesteśmy we właściwym miejscu.